To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas non-stop. Słuchaj nas 24 godziny na dobę. Dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny wtorek, kolejne otwarte studio i kolejny ciekawy gość. A my w starym składzie, czyli Wojtek i Bartek oraz nasz gość. Drodzy Państwo, dobry wieczór, witamy jak zwykle, niezwykle serdecznie. Moi drodzy Państwo, no w Myślenicach mamy różnych ludzi, którzy uprawiają różne dziwne, tak bym powiedział, dla mnie, dla takiego normalnego zjadacza chleba, dziwne dyscypliny sportowe. Mamy piłkarki nożne, broń Boże, nic nie mam do nich, ale bardzo rzecz niespotykana, dobre tak, ale rzecz taka mało spotykana. Mamy sumitów, nie mylić z sodomitami, prawda? A nasz dzisiejszy gość jest przedstawicielem takiego sportu, co zwie się futbol amerykański, prawda? Tak jest. Tak, i przed Państwem dzisiaj w naszym studiu pan Błażej Głąb. Tak jest. Witamy bardzo serdecznie. Witam Państwa tak samo, witam Panie Wojtku, witam Panie Bartku, dziękuję za zaproszenie. No i przede wszystkim pierwsze pytanie, bo pewnie z 50% albo 70% ludzi nie wie, co to w ogóle jest za dyscyplina sportu. Wszyscy znają taką piłkę kopaną zwykłą, gdzie... No i jeszcze może rugby, bo nie, ja na przykład myliłem rugby z... A to czekaj, zaraz do tego dojdziemy. Wszyscy biegają za 22 facetów za taką okrągłą piłką, a tu ilu facetów biega za tym jajkiem? Generalnie na boisku znajduje się 22 osoby, tak jak w piłce nożnej, tylko to jest podzielone na dwie formacje. Jedna drużyna na jednej połowie ma linię defensywną, którzy próbują zatrzymać linię ofensywną, którzy próbują zdobyć pole punktowe przeciwnika. I obecnie ich jest 22. Potem, gdy w czterech próbach nie uda się nam zdobyć minimum 10 yardów, po wykopaniu, bo tak zwane jest po czwartej, gdy czwarta próba nieudana jest, to wchodzi linia ofensywna przeciwnej drużynie i nasza linia defensywna wchodzi i na tak samo jest ich 22 na boisku. Nic nie zrozumiałem, wiem tylko, że jest w jardach, więc coś będzie po amerykańsku. Okej. No i przede wszystkim macie taką trochę bardziej dziwną piłkę. Tak, ona jest kształt takiego jaja. W futbolu amerykańskim... Szanowni Państwo, ci, którzy nas widzą, to tutaj mamy takie coś, pisze na tym NFL, więc chyba będzie jakieś coś ważnego, bo NFL zawsze mi się kojarzy z najdroższymi reklamami. Tak, no i jest... za tym goni też 22 facetów, tak? Tak jest. Jedni próbują z tą piłką przebiec jak najwięcej yardów, a drudzy próbują zatrzymać tego biegacza, żeby tą piłką nadal nie dobiegł. Więc tak sprawa wygląda. Futbol amerykański jest popularny, wiadomo, to jest sport narodowy w Stanach, więc tam to jest tak popularne, jak u nas każdy by chciał być piłkarzem albo drugim Lewandowskim. To tak w Stanach każdy próbuje dostać się do NFL-a, czyli głównej ligi, zaczynając od college'u, więc tak, tak oni to wygląda. U nas to był mniej popularny sport, aczkolwiek już jest coraz więcej, bo powstaje dużo więcej drużyn. Tak jak moja obecna drużyna Dragons Wieliczka jest nowo założoną drużyną. Od 2 lat działamy, to nasz jest drugi sezon. I jest to dość ciekawy sport. Z początku też uważałem, nie mogłem pojąć całych tych zasad, ponieważ to też dla mnie było całkiem obce, chociaż oglądałem mecze czasem w telewizji, jak leciało. No i tak zastanawiam się, no faktycznie fajne, potężne chłopy, no bardzo, bardzo twardy sport. No i patrząc na moje gabaryty, myślałem tak, może by się to spróbował w tym, no, ale nie wiedziałem, że takie coś jest, a to już dość długo w Polsce jest. No, ale, chodziłem do szkoły, do Krakowa, do technikum, to już to był ten klub, więc człowiek wtedy nawet nie myślał o tym, bo tak to by może by zaczął wcześniej. Ja zacząłem bardzo późno, jakby nie patrząc na zawodnika futbolu amerykańskiego w wieku 28 lat zacząłem. No właśnie tutaj padło takie słowo, że latamy, no bo tam jak oglądam zawsze, to oni gdzieś latają w powietrzu ci ludzie, nie? Oni się tam rozbijają i tak dają. No skąd pasja do czegoś takiego i ten sport jest przede wszystkim urazowy? O tak, jest bardzo urazowy, no bo na przykład biegnie, dajmy running back, ważący około, dajmy 80-90 kg, tak jest w Polsce, bo w Stanach to wiadomo, tam są też potężne faceci i chłopy, no spotka się z takim, dajmy mną lub innym kolegą podobnych gabarytów,
on na pełnym rozpędzie i my na przykład, więc... Którzy są uzbrojeni i to jest jakby zderzył się ze ścianą. Kumulacja siły, wiesz, na przykład, że mięśni i wagowo chodzi mi, na przykład jeden 100 kilo, drugi 100 kilo, uderzenie, no to jest. No fizyka się kłania, prędkość plus masa równa się pęd. Tak jest, dokładnie. I to jest tak, że na linii ofensywnej, tam gdzie ja gram, jestem centrem, czyli liderem linii ofensywnej. Ja jako jedyny podaję piłkę, znawiam zagrywkę do naszego rozgrywającego quarterbacka. I moje zadanie jest to, zatrzymać linię defensywną, żeby nasz rozgrywający miał czas na rzucenie piłki lub też podanie do running backa, czyli biegającego między ścieżki, wolne tak jakby dziury między zawodnikami. I chyba trzeba mieć niesamowitą kondycję do tego, dlatego że wiesz, bez urazy, ale tak ja, no ja więcej, ty tak troszkę tutaj obserwując, brzuszek masz, więc przegrać taki mecz, czasowo ile mecz trwa? Mecz trwa 60 minut, 4 kwarty po 15. No to jest to wysiłek na pewno, trzeba mieć kondycję niesamowitą, żeby z taką lekką nadwagą, powiem, to biegać tam. Sprawa wygląda tak, im szybciej zdobędziemy pole punktowe, czyli przyłożenie, a po angielsku touchdown, to na nas lepiej, dla linii ofensywnej, bo nie jesteśmy tak dużo na boisku, więc tego. Ale na przykład, gdy podczas czterech prób nie zdobędziemy 10 yardów, albo na przykład jest pierwsza próba, nie udało nam się 10 yardów zdobyć, druga próba, nie udało się tych 10 yardów zrobić, jest trzecia próba. Zdobyliśmy 10 yardów, znów wznawiamy zagrywkę od pierwszego przyłożenia, pierwszego próby zdobycia kolejnych 10 yardów. I czasem to się tak rozciąga, że można zrobić cały czas trzecia próba, albo czasem czwarta i znów wchodzimy do pierwszej i tak dalej, więc to się to bardzo dużo wydłuża. Więc czasem trzeba dość dużo siebie wypocić i mieć cały czas jakby taką pompę, żeby blokować tych chłopów, którzy nie przyszli tutaj po to, żeby tylko sobie tak po prostu pograć, tylko zadanie linii defensywnej to jest jakby określenie znokautować quarterbacka, no bo quarterback jest najważniejszą osobą w drużynie, bo od niego dużo zależy i od niego też jest to, że zdobywają punkty Quarterbacka to moglibyśmy porozmawiać do kogo? Do napastnika w piłce nożnej? No nie do końca, bo napastnik jest jakby osobą wykończającą, tak? A w piłce nożnej to rozgrywający to jakby ci środkowi pomocnicy, oni albo dośrodkowują piłkę do napastnika. No wiadomo, napastnik czyli taki też... koleś, który generalnie zawiaduje całym tym interesem. Tak, on decyduje, dostaje komendy, dostaje różne taktyki od trenera i on ustala i nasi zawodnicy, którzy mają odłapać jego piłkę, też muszą wiedzieć, co mają grać. Czyli są takie zwane ścieżki, którzy muszą biegać i być w odpowiednim miejscu, gdy on ma rzucić, a nasza linia polega na tym, żeby on miał jak najwięcej tego czasu na to, żeby znaleźć odpowiedniego osobę na daną zagrywkę. Dobra, w Europie taką piłką, albo bardzo podobną, to gra się chyba w rugby, nie? Tak. Jakie tu są różnice między tym, bo jeżeli mamy tą samą piłkę, to może i te same zasady? Nie do końca jest ta sama piłka, ponieważ piłka do futbolu lekarskiego oryginalna, typu tak w Stanach, jest naturalnej skóry rybona i ma ten charakterystyczny szef, tak tutaj jest pokazany. Właśnie miałem się zapytać, co to za sznurówka właśnie. Najlepiej piłkę się trzyma właśnie trzymając tu za ten szef, ponieważ piłka wtedy dostaje jakby rotacji i ona im lepiej się wejdzie w obrót, tym lepsza szansa dalekiego rzutu jest przez quarterbacka. Ja podając piłkę do quarterbacka mam o tyle ten utrudniony problem, ponieważ mam bardzo małą dłoń i gdy piłka jest bardzo śliska, to bardzo ciężko ją utrzymać, żeby rzucić ją do tyłu, więc staram się to... Bo rzuca się do przodu i do tyłu, a kopie się... To jest tak. Bo ja nic z tego nie rozumiem. Jest to bardzo skomplikowane, ale po dłuższym wgłębieniu się w to, to wygląda się proste. Wiadomo, im człowiek bardziej doświadcza, tym to jest lepiej. To jest jak wytłumaczyć w piłce nożnej spalony. Powiedzmy, no. To jest tak. Futbolem jest takiego podanie, wygląda tak. Ja jako center podaję do tyłu, to jest rzut do tyłu, podanie do tyłu, do quarterbacka. Quarterback ma to możliwość rzucania piłki do przodu, czyli rzut do przodu, a w rugby nie można rzucać do przodu, tylko trzeba podawać tak jakby do tyłu, czyli biegnąc tu zawodnik ma piłkę, to może podać do tego, co tu jest z tyłu, czyli musi być ten ruch do tyłu. Nie mogą rzucać do przodu. Oni czasem kopią, ale to w skrajnych takich wypadkach. My też kopiemy, ponieważ przy czwartej próbie, gdy nie jesteśmy w stanie przejść tych 10 yardów, wiemy, że jest daleko, to jest tak zwany punt, czyli ustawiamy największą linię większych chłopów z przodu,
staramy się zablokować, żeby nasz kicker kopający mógł wykopać tą piłkę jak najdalej od naszego pola punktowego w stronę ich pola punktowego, żeby oni mieli dłuższą drogę do pokonania. Tak to wygląda. Czy wcale te zasady nie są takie proste? No nie są właśnie. No to obrać taktykę też to nie jest tak. To trzeba też pomyśleć przy tym wszystkim. Bo teraz tak, ten quarterback, tylko on może de facto rzucać. Rzucać, teoretycznie może rzucać, bo w Stanach Zjednoczonych... Czyli zablokowanie tego człowieka blokuje cały mecz. Tak, tak praktycznie. No bo gdy on nie jest w stanie rzucić piłki, no to jest strata, więc albo jak on wypuści piłkę, rzuci i przeciwnik złapie, to wtedy oni przejmują akcję i oni wtedy, ich linia ofensywna wchodzi i oni zdobywają, starają się zdobyć touchdown, tak zwane przyłożenie. Z tego co wiem, istnieje w Polsce Liga Rugby, a istnieje Liga Futbolu Amerykańskiego? Tak, teraz się połączyły ligi, to jest Polska Futbol Liga. My, nasza drużyna Dragons Wieliczka jest w drugiej lidze, tak jakby, z tego względu, że jesteśmy nową drużyną, a też żeby wejść pierwszej ligi. Jest druga, pierwsza i ekstra, tak. Czy? Nie, pierwsza liga jest, potem jest druga i jest też Liga Dziewiątek, bo niektóre w tamtym roku przez pandemię to było tak utrudnione, w ogóle były treningi, było dużo zmian i w sztabie szkoleniowym, u nas też w drużynie i tak samo w zawodników. Podjęliśmy decyzję, że zagramy w Lidze Dziewiątek, ale byliśmy nową drużyną niestety bez większych osiągnięć, ponieważ nowych zawodników było i nie było tego zgrania. Staraliśmy się, ale to też było bardzo mało czasu, więc, ale to było doświadczenie. Zbieraliśmy doświadczenie, to co do poprawy. No i udomowić czyli się idziecie do góry, no jak jesteście już w drugiej, no to tak się... Znaczy, to tak zrobione, bo ponieważ jak nie masz odpowiedniej liczby zawodników, bo generalnie, żeby odbył się mecz futbolu morskiego, to trzeba mieć minimum 25-6 zawodników, bo 22 na jedną 11 na jedną formację, 11 na drugą formację i tych minimum rezerwowych 3 czy 4 muszą być rezerwowych. Tak to wygląda. A w Lidze Dziewiątek, no to gra się po 9, czyli jest ich tych mniej, nie trzeba ich tak było. Dlatego też nas nie było też tak dużo w tamtym roku, więc zadecydował zarząd, że zagramy w Lidze Dziewiątek. Żeby nie mieć przestoju rocznego, więc zagraliśmy sobie. To jest drużyna z Wieliczki. Tak. Czyli domniemuję, że tych drużyn nie ma tak dużo. Jest dość sporo, ponieważ i to jest... Ale nie ma drużyny z Myślenic. Tak, nie ma drużyny z Myślenic, ponieważ... Nie ma chętnych? Wojtek, my idziemy. Jest to trudno zorganizować i spróbować kogoś wciągnąć, to jak kogoś tego nie interesuje. Jasne. Ja zaczynałem w 2018 roku przez przypadek, oglądając Facebooka, zobaczyłem post naszego kolegi z Myślenic o rekrutacji w klubu z Krakowa. Wtedy to był klub Kraków Tigers, teraz go nie ma, bo został rozwiązany. To ma moim pierwszym i ostatnim sezonie w tej drużynie. I współzałożyciel Tigersów i sponsor stworzył swoją drużynę, chciał stworzyć swoją drużynę, tylko wtedy była taka zasada i też obowiązuje, jedno miasto, jeden klub. No i nie mogliśmy zrobić drugiej drużyny w Krakowie, no to padło na najbliższą, czyli Wieliczka, no bo też patrzą na aglomerację. Jasne. I możliwości. Aczkolwiek ja dojeżdżałem do Krakowa jako jedyny z naszego tutaj rejonu. Teraz od tamtego roku też zwerbowałem drugiego kolegę, też z mojego rocznika, podobnych gabarytów jak ja, też zafascynowanego zawsze futbolem, ale też nie wiedział o tym, tak większość osób nie wie, że takie coś jest. Wiadomo, w Krakowie to jest bardziej znane, bo drużyna z Krakowa, Kraków Kings, jest bardzo medialną drużyną, no i ma duże wsparcie jako od miasta Krakowa. Więc... No, a macie takie swoje stricte pod ten futbol robione boisko, czy ćwiczycie na boiskach takich generalnie do kopania? W Polsce są chyba, jak dobrze pamiętam, 3 pełnometrażowe boiska do futbolu. One się różnią wielkością, znaczy są większe czy mniejsze niż do piłki nożnej? Wygląda tak, że boisko ma 100 yardów. Mhm. No to jest typowo boisko, są namalowane linie, nie tak jak w piłce nożnej, czyli jest przez środek, wiem, tak jakby, pole bramkarskie, tylko są linie co 10 yardów namalowane. No i charakterystyczne, czyli bramki, tylko nie takie jak my mamy w kształcie prostokąta, tylko litery H. No i to jest tak zwane, litera H to jest miejsce, w które można podwyższyć wynik po zdobyciu przyłożenia. Bo gdy się zdobędzie przyłożenie, to jest 6 punktów. Można, za to dostaje się tak jakby dodatkowe akcje,
i można ją zrobić za dwa, czyli wbiec z powrotem znowu do tego pola punktowego, lub też kopnąć za jeden punkt. Wbiegnięcie jest za dwa, kopnięcie jest za jeden. Strasznie skomplikowane. Aczkolwiek słyszałem, od, nie będę mówił od kogo, że ostatnio polegliście na jakichś zawodach. No, nie zawsze się wygrywa. No niestety wczoraj mieliśmy mecz z Wilkami z Łodzi, ale oni byli, są... Słyszałem, że tacy jak gladiatorzy, że byli tak potężni, że... Są, oni są jako jedni z dwóch faworytów naszej ligi do wygrania, więc spodziewaliśmy się troszeczkę innego wyniku, ponieważ naszego zaangażowania, aczkolwiek nie spodziewaliśmy się aż tak zaciętej walki naszej linii defensywnej z linią ofensywną. Jak zobaczyłem potężnych, naprawdę ja myślałem, że jestem dużym facetem, ale to, co zobaczyłem tam, to naprawdę pan Wojtek przy nim też wygląda szczupły. Macie bardzo miło. Ale widzisz, to jest sport dla ciebie. Tak, ale ja bym przebiegł pół... Tak... Ty byś przebiegł pół jardu. Pół jardu. Spokojnie, panie Wojtku, mam kolegę, który teraz ma 40 lat. Wczoraj wyszedł po 13-letniej przerwie od grania. Wyszedł, no prawie cały mecz przegrał, bo zrobił swój rajd życia. Naprawdę, podobnych gabarytów jak pan Wojtek. Biegnął, bo przeciwnik przejął piłkę, biegnął za mną by musiał drugi zawodnik biec z defibrylatorem. Siła razy, znaczy prędkość razy masa równa się pęd. Nie ma dyskusji. I powiem wam tak, że czuł się spełniony wczoraj. Naprawdę zadowolony. Fakt, dostał kontuzji przy tym sprincie, naderwanie ale mięśnia. Ale to chyba tego... najważniejsze, żeby mieć radość z tego. No, ale oni faktycznie byli tak, tacy mocarze. Tak, no przynajmniej czterech było tak 1,95 m i ważyło ze 140-150 kg przynajmniej. Ja. O, no to faktycznie. Dobra, to ja mam takie pytanie, bo w Polsce, znaczy w Polsce, w Europie, na przykład piłka nożna, powiedzmy już te ligi taka pierwsza i tak dalej, kojarzy się z zawodowstwem, kojarzy się z dużymi pieniędzmi. W Stanach, w futbolu amerykańskim, to są gigantyczne pieniądze. Tak, to przecież są kolosalne pieniądze. To raz, dwa, jak są te szczytowe rozgrywki, to tam jest wariactwo, święto narodowe i tak dalej, i tak dalej. Słyszę, że reklamy po jakieś miliony chodzą w przerwie. Tak. A jak to u nas jest? Czy u nas jest liga zawodowa, czy tylko sami amatorzy? Znaczy, generalnie to jest jako amatorsko, aczkolwiek drużyna Panter Wrocław to jedna z najlepszych drużyn w naszym kraju i stamtąd też dużo zawodników wychodzi do lig europejskiej. Liga niemiecka, jedna z też najlepszych w Europie, skąd też mamy nasz importa do naszej drużyny. A, czyli są transfery takie. Są transfery, są dozwolone, tak jakby w tym roku było 5 transferów dozwolonych, można było ściągnąć zawodników z innych lig. No, liga niemiecka, tam też są bardzo twardzi, na przykład ten... I to już jest liga zawodowa? Tam, Karl jest liga zawodowa, taki Karl właśnie, on jest chyba, jak dobrze, Litwinem czy Łotyszem pochodzenia, ale gra w lidze niemieckiej. No to tam już normalnie zarabiają zawodnicy. U nas w Polsce to tak, nie jest to aż tak, wiadomo, nie jest to sport znaczy profesjonalny w Polsce, całkiem. W Polsce w ogóle jest tak, że... pieniądze tłoczone są na piłkę nożną, długo, 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 nic i reszta. No tak, ale od tego roku zostaliśmy wciągnięci do Związku Sportowego Polski, więc jesteśmy zrobieni, żeby móc zagrywki, to musieliśmy, dostaliśmy licencję, że możemy grać jako zawodowcy, teoretycznie biorąc, więc. Bo tak to za duże, za duże straty byłoby każdego klubu, przygotowując się przed off-sezonie, czyli przygotowując się do sezonu, żeby teraz nie odbyły się Myślę, że zagrywki. Wasze zawodowstwo was wiele kosztuje. No, kosztuje, to jest to poświęcenie, bo jednak... A no nie, treningi... no stroje, nie stroje, no, kaski... Tutaj właśnie, drodzy Państwo, nie wiem, czy widać, że tu jest kask, ale to nie widać. Znaczy, że nasz gość przyjechał na motorze, tylko ja myślę, może Radek też tak pokazał, nie wiem, czy widać go, czy do kamery. Z taką takie... przyłbicą. Boże, jakie to ciężkie. No dość ciężkie, najcięższe... Zresztą głowa jest... musi boleć po takim meczu w trzymanie tego, albo przynajmniej szyja, nie? Najbardziej to szyja, bo z początku, gdy na przykład jest się... Ile to waży? To waży dobre ze 2-3 kilo. No więcej bym powiedział. Więcej? To waży, tak, bo sam facemask jest bardzo ciężki, bo on najbardziej nas chroni przed uderzeniem od drugiego zawodnika, bo często się tak zdarza, że uderza się głowami i tak dalej, i tu główny hełm całkiem. No faktycznie w środku to... widzę, że tak profesjonalnie ciężkie, trzeba, naprawdę to musi to ważyć. No. No najgorsze to jest to, gdy się stoi w pozycji tej tak zwanej żabiej, czyli w tej pozycji i gdy masz podnieść głowę do góry i patrzeć, co drugi zawodnik przed tobą. To jest bardzo ciężko, trzeba po prostu wypracować sobie odpowiedni kąt ułożenia, no i przede wszystkim być nisko schylonym. No i tego to, już nie pokażemy, ale tam jest jeszcze taki korpus cały, prawda?
że też w takim jakby takiej zbroi. O. To jest ochraniacz tak zwany. On, jego się zakłada pod koszulkę i nas chroni tutaj od klatki piersiową, od barku, żeby barku nie było złamań tak, lub pęknięć, więc to nie waży dużo. Najcięższe to jest to. Co ćwiczy taki zawodnik? Bo przecież on musi mieć diabelną kondycję. Choćby nawet na tą samą biedną szyję, głowę i tułów, to przecież siłownia. No, tak, obecną chwilę siłownia jest to ograniczona, ponieważ przez pandemię jest pozamykane. Ale to, powiedzmy, w takich normalnych czasach to siłka. Tak, no siłownia tak. No, są treningi 2 godziny przynajmniej siłowni, typowo podnoszenie ciężarów. Na nas linię ofensywną starają się im większy ciężar stopniowo zwiększać. No i kondycja, wiadomo, też wchodzi w grę. No, biegowa, nie? Bo to jednak trzeba się nabiegać trochę. Z takim obciążeniem jeszcze, swoim własnym plus. Swoim, tak, to jeszcze plus jeszcze. Plus to, więc jest to wytrzymać 2 godziny w pełnym mundurowaniu, na całej siły, to jednak trzeba po prostu przyzwyczaić organizm do zmienienia w ogóle, bo to jest jednak obciążenie. Klatka piersiowa ściśnięta przez to, żeby było jak najbardziej dolegające do tego, żeby zawodnik nie miał możliwości wejść pod pada i cię po prostu podnieść. Aha, no ale to też dla płuc, jak jesteś taki ściśnięty, to też wydaje mi się przy oddechu, przy nabieraniu powietrza. Dlatego są krótsze oddechy, żeby właśnie wziąć, gdy wystartuje się z zagrywce, wystartuje się, trzeba się spiąć mocno, trzymać faceta i najlepiej go wyprowadzić tak zwany, jak to mówią, do autobusu, czyli poza linię końcową. Dobra, to mówiliśmy trochę o tym, że chronicie głowę, chronicie tułów, ale tymi głowami się jednak zderzacie. I trzeba by było przejść do kontuzji, no bo tutaj chyba kontuzje to są na porządku dziennym. Mi odpukać, na szczęście od początku mojej kariery większej kontuzji nie miałem. To wiadomo, tam uraz, siniak czy... To nie, no o takich rzeczach to nie mówimy, no, ale powiedzmy, jeżeli to jest normalne, się więc... dwóch facetów po ponad setce zderzy głowami, to choćby nie wiem, co mieli na tych głowach, to tam może dojść do całkiem niezłej kontuzji. No najczęstszy problem to są urazy kolan. I szyi? Nie, szyi jako taką nie. Nie zdarzyło mi się przez ten czas okres, który grałem i przez tyle, co były urazy, żeby było coś z szyją czy cokolwiek tutaj. Mm-hmm. Raczej to są kolana, ponieważ gdy przy 5-6 facetów leci na jednego chłopaka... Ale bym uciekał. To, no też próbują, ale to nie takie proste jest, jak z każdej strony nagle się ich 5 czy 6 nagle znajdzie i wszyscy tak jakby tak zwanego młyna robią, więc to najczęściej są urazy kolan, wiązadła, kostka i biodra czasem, więc to są najczęściej tego. W Stanach Zjednoczonych bardzo dużo futbolistów ma problem z głową, ponieważ tam są uderzenia tak potężne, że dużo futbolistów ma potem zaburzenia. Nawet o tym był jakiś dobry film kiedyś. Tak, jest to było pokazane właśnie, że problem futbolistów futbolu amerykańskiego, gdy co potem po zakończeniu, więc mają też duże problemy. Tak, są duże problemy. A macie swój specyficzny język i gesty? Bo to tam się chyba coś pokazuje, nie? Co się będzie robić. Linia defensywna, w której ja nie jestem, to... Tam mają oni, tam trenerzy pokazują tam takie różne gesty. Czy te gesty są przywiązane do zespołu, żeby przeciwnik nie wiedział, czy jak to w ogóle wygląda? To jest to, żeby nie krzyczeć, co gramy, jasne. Po prostu skrót danej zagrywki, który trenerzy mają tak właśnie, przygotowują nam za plan gry lub plan rozgrywek treningu. Więc im więcej, tym lepiej załapiemy, tym lepiej dla nas, że nie musimy patrzeć na trenera, co mamy grać, tylko skupiamy się to, co mamy, wiadomo, słyszymy tylko komendę niebieski 2, czerwony 10 czy zielony 5, tak zwany, tak? Tylko tyle słyszymy. No to teraz tak, jak jest transfer z zespołu do zespołu, to biorą nie tylko gościa, ale również i język. No tak, trenerzy główni przeważnie to są albo Amerykanie lub też z innych lig i krajów, czyli na przykład jest z Kanady są z Wielkiej Brytanii, tam też mają, czy z Irlandii, tam też są Szkoci, trenera też takiego był Szkot, więc dla mnie był z początek zaczynania był trudny, ponieważ nie znam bardzo dobrze angielskiego i ciężko mi było też porozumieć to, co trener do mnie mówi, ale dzięki zaangażowaniu chłopakom nie poddałem się, no bo też wiadomo, język utrudnia to, co trener tłumaczy, co ci mówi, co pomijasz błędy. Ale nie poddałem się, mój język trochę już dużo się trochę polepszył. Zrobił się amerykański. No nie do końca amerykański, ale dużo rozumiem, co trener do mnie mówi. Staram się też próbować mu odpowiadać. Czyli trenera macie nie Polaka, tak? Nie, obecny trener to jest Tim Bishop, więc to jest też ze Stanów.
A jak to, że ci wyjdę słowo, Błażej, jak to wygląda w skali kraju naszego? Czy wszędzie są trenerami zagraniczni? Nie wszędzie, ale w tych lepszych zespołach. Wiadomo, że bardziej doświadczony... Nie, no bo co trzeba robić, żeby być trenerem? No nie, jeżeli to nie jest tak, najlepiej samemu grać, no właśnie. Generalnie trenerzy to są albo emerytowani jacyś tam, najlepiej by było w NFL-a, ale to są tak grube pieniądze, że to większość klubów w Polsce nie stać. Czy wy macie profesjonalnego, zagranicznego trenera? Znam naprawdę Tim Bishop zna się na tym, co gra, ponieważ już w Polsce jest któryś rok i grał z każdą drużyną, którą grał, to wygrywał większość spotkań i tak samo ligę jedną wygrał, więc jest doświadczony bardzo, więc... Jak często, ja mówię o takim normalnym okresie, nie o tym zwariowanym, który mamy od roku do czynienia, ale w normalnych okresach, jak często trenujecie i jak często są rozgrywki? My trenujemy na obecną chwilę wtorki, czwartki. No jak była, nie było pandemii, no to dochodziły weekendy, siłownia dochodziła, czyli sobota, niedziela, tam każdy mógł sobie czy w sobotę, czy w niedzielę, lub też mógł chodzić i sobotę, niedzielę. Mieliśmy podpisany kontrakt z siłownią z Krakowa, no to dla mnie dojazd weekendami to było też nie do końca ciężko, zresztą przez weekend, zwłaszcza, że pracuję poza futbolem, zajmuję się, jestem sprzedawcą w Centrum Ogrodniczym Lalik w Myślenicach, więc też pracuję w soboty. No i też bym chciał poświęcić czas dla rodziny i dla dziecka, mam synka 4-letniego, więc też jeździ utrudnione to jest. Tak, on tak krzyczy, dopinguje, smoki i tak dalej, więc jest, może kiedyś będzie przyszłym futbolistą, bo bardzo jest za mną i stara się... A jak to wygląda wiekowo właśnie teraz u nas tutaj w kraju? Jak najmłodsi? Znaczy, w jakim wieku do ligi przystępu? Tej głównej, no to... Ale treningi muszą kiedy rozpoczynają? Treningi, no to... W jakim wieku się powinno... Znaczy, najlepiej im wcześniej, czyli od wieku, jak dany zespół ma ligę juniorską, czyli tam 16, 17, bo wieku do ligi tej już głównej, to trzeba być pełnoletni, mieć 18 lat skończone, żeby grać typowo. No bo to jednak odpowiedzialność jest. Świadomy jesteś tego, że jest to sport kontuzyjny i wiadomo, może coś się przydarzyć i tego każdy jest tego świadom. Więc... A jak często macie mecze takie ligowe? No w tym momencie, no przez pandemię nie, to jest... mówimy o normalnym okresie. O normalnym okresie, no to są 6 głównych lub 7 głównych meczy przed, w podstawowym sezonie, bo potem są play-offy, tak zwane, jak tak samo w Stanach, tak dalej. No to wiadomo, każdy gra z każdym i normalnie jeździmy tak samo. Do nas przyjeżdżają do Wieliczki, my mamy, nasz stadion jest... Ten rejon, który... Obsługujecie jako ten, to jest cała Polska? Cała Polska, tak. O Boże. Tak. No bo najbliższy, no, czy w naszym obecnym sezonie mamy mecz w Gdańsku, mieliśmy teraz w Łodzi, za 3 tygodnie mamy w Rzeszowie, więc... No to też trzeba sponsorów, no niestety. Trzeba, bo to wiesz, to koszty przejazdu i wszystko i tak dalej. No, nasz główny założyciel i też główny sponsor to jest Rolf Heller. On jest Duńczykiem, prowadzi swoją firmę tutaj w Polsce, ale też organizuje jakby innym pracę za granicą, więc jest bardzo fajny, bardzo nam pomaga, jest wsparciem dla nas. To jest takie więc... jego hobby? Tak, on jest zapalonym, ale to jakby panowie go zobaczyli, to też jest konkretny facet, taki typowo Duńczyk, wysoki. Był zawodnikiem? Tego to nie wiem, czy był zawodnikiem wcześniej, bo aż tak nie jestem z nim, dogadam się z nim. Rozumiem. Taką anegdotę miałem, że pojechaliśmy oglądać Super Bowl do Wieliczki. No pierwszy, jak już założona była ta drużyna i pojechaliśmy oglądać Super Bowl. Byłem jako pierwszy, który przyjechał, no i oczywiście Rolf mnie przywitał. No i mówię, hej Rolf i tak dalej, siadliśmy przy tym barze, no i tak jeden patrzy na drugiego, no bo wie, że ja go tam średnio rozumiem, no i mówi, zapytał mnie się, czy pije piwo, nie? A on mówi, yes of course, nie? No i tak pijemy i tak, good. I to nasza wyglądała rozmowa. Coś tam jeszcze potem, wiadomo, zamieniliśmy jakieś tam słowo, ale to tak... Więc to fajnie też tak wygląda, więc sponsor nasz i założyciel ma bardzo fajne podejście do nas i nasz normalnie wspiera się nas, zachowuje. Tak, wspiera nas bardzo, więc wiadomo, staramy się, żeby był nasz dumny, wiadomo, żebyśmy wygrali, no ale niestety tamten rok nam, no, nie dał nam żadnej wygranej, ale aczkolwiek pokazaliśmy, że mimo nas jest mało, większość zawodników grało tak jakby w dwie strony, bo było nas niedużo i wytrzymaliśmy, bo w tamtym roku w dziewiątkach było
przez pandemię nie mogliśmy rozwikłać pełnego sezonu, czyli co tydzień mecz, czy co dwa tygodnie, tylko były turnieje, czyli w jeden mecz grało się dwa mecze. W jeden dzień grało się dwa mecze. Więc... Straszne obciążenie. Tak, było to bardzo wysiłkowo, bardzo ciężko, ponieważ grało się pierwszy mecz, dajemy o 12:00, potem gospodarze mieli tą przewagę, że nie musieli grać od razu drugiego meczu, tylko jako ostatni mecz. No to mieliśmy tą jakby godzinę, półtora przerwy na to ochłonięcie. Tylko wtedy podczas tamtego roku nie był zatrzymywany czas, bo generalnie jest podczas obecnych zagrywek jest normalnie czas zatrzymywany, ponieważ mecz trwa 60 minut, 4 kwarty po 15 minut. Czyli jak w koszykówce, jak stoimy, tak, to stoimy. Tak, no i gdy na przykład jest, nie udało się zdobyć przyłożenia, czy przebieg yardów, albo zatrzymana jest akcja, no to czas jest zatrzymywany. Tak samo jak jest jakiś faul, czy flagę sędzia rzuci. Czyli nawet jeżeli się mecz źle układa, to może trwać 2-3 godziny. Tak, może być. No bo wiadomo, im szybciej się zdobędzie przyłożenie, tym szybciej, wiadomo, czas też sprzyja dla nas i więcej punktów się zdobywa. Ciekaw jestem, ile, drogi Radku, ile spalacie kalorii podczas jednego takiego meczu. Znaczy, my byśmy się spalili po pierwszym jardzie. Z kaloriami to tak różnie, ponieważ wiadomo, przed meczem nie można sobie pojeść, strzelić sabowego, czy cokolwiek, ponieważ gdy to by się spotkało... Kolka raczej nie, bardziej bym się martwił o inne rzeczy. Ale wiadomo, po meczu, no to jak to grubaski lubią, zajeżdżamy sobie, żeby sobie pojeść, nadrobić te spalone kalorie. I knajpa pęka. No, raczej kolejka się bardzo wydłuża. Okej, okay. A powiedz mi, jakie plany drużyna ma na najbliższy okres i czy jesteście w stanie przeskoczyć do następnej ligi? No wiadomo, plany są jak co roku, żeby dojść jak najdalej. Ja wiem, wiadomo, planem jest mistrzostwo. No tak, tylko tak, z przejściem do ligi pierwszej to jest też nie takie bardzo proste. Żeby przejść do ligi pierwszej, trzeba mieć... Drużyna musi mieć zespół jakby A, B, czy też juniorów. Musi już wymogi formalne, tak? Tak, no, musi mieć tak jakby zaplecze. No my na razie nie jesteśmy w stanie, ponieważ staramy się pozyskiwać nowych, całkiem zawodników nie znających się z futbolem, dlatego mówię, udało mi się zwerbować kolegę jako przyszłego zawodnika. Już wczoraj rozegrał pierwszy swój mecz i pytam, jak zadowolenie. On mówi, no jestem bardzo zadowolony, więc fajnie, nie spodziewałem się aż takich emocji, fajnej adrenaliny, jak można się faktycznie na legalu z drugim facetem tak naparzać. I nawet nie dawać sobie popysku. No nie, do popysku nie. Ale najgorsze, co jest co, to jest deptanie korkiem po palcach, bo to jest najgorsze. Czyli buty mają korki, tak? Tak, jak w piłce korki, nożnej? Generalnie powinny być profesjonalne, czyli takie ze stanu, z wyższym stanem, żeby kostkę też zabezpieczyć, ponieważ wiadomo, są ruchy w lewo, prawo, ale ja na przykład przez pierwszy sezon mój w Kraków Tiger zagrałem, miałem zwykłe korki futbolowe, nie odczułem na tym zbytnio rewelacyjnego, ponieważ zdeptane miałem palce. W tamtym roku też w ligi jeszcze grałem, aczkolwiek już w tym roku powiedziałem, że nie, no już kupiłem sobie już faktycznie profesjonalne, są całkiem inne, są bardziej sztywne, twardsze, więc są zabudowane. Tak samo są ochroniacze na uda, są takie specjalne spodenki, można sobie kupić dodatkowo, tak to wystarczy spodenki meczowe plus takie wkładki na kolano, na udo, żeby ograniczyć uderzenie. Czyli drodzy Państwo, jako że tutaj kolega mówi, że mają wakaty wśród zawodników, kto nas słucha, zapraszamy, prawda? Tak, możemy jest zaprosić, jeżeli rekrutacja ktoś... Rekrutacja jest cały czas, można przyjść, cały czas nie ma co się bać, że czy ktoś jest za chudy, czy ktoś jest za gruby. Każdy znajdzie swoją pozycję w drużynie, ponieważ jest tak różnorodność pozycji i opcji grania. Tak jak mówiłem, 22 tak zawodników może być. To jest 22 różne na pozycje. Co dzień ten pan pracuje w sklepie ogrodniczym, możecie do niego podejść i zagadać. Więc na was wciągnie. To ja mam jeszcze inną pytanie z tego cyklu, jeżeli byśmy mieli zachęcać ludzi, bo wiadomo, nie każdy się z tym spotyka na co dzień w Polsce przynajmniej, z futbolem amerykańskim. Gdzie można w ogóle dowiedzieć się, kiedy są rozgrywki i gdzie można sobie przyjechać na te rozgrywki, jak tam można wejść? Znaczy mówię o normalnym okresie, zapominamy. Tak, tak. Pandemia się kończy, miejmy nadzieję za kilka miesięcy, wracamy do normalnego życia. Tak, żeby to było wszystko wróciło normy, bo wiadomo, kibice dodają jeszcze większej energii do grania. Wiadomo, ale to jest tak, wpada kibic na boisko, a nuż mi się to spodoba i zacznę trenować, nie? No tak, było w tamtym roku, było podczas
było, te kibice przyszli, oglądali i był taki jeden pan, który oglądał, zciekawił się to, aczkolwiek no, po pierwszych dwóch treningach no, to stwierdził, że no, jednak nie wydoli wycisnąć z siebie tyle energii, żeby przetrwać, ponieważ no, czasem rozgrzewka jest bardziej mordercza niż cały reszty trening, żeby się przygotować do sezonu. No, sam osobiście też nie wytrzymywałem ciśnienia takiego, ponieważ biegać tak samo na takiej samej prędkości jak facet, który waży 70 kg, a ciężka ja dajmy koło 130 na te same odcinki i tyle samo przysiadów, tyle samo brzuszków, to jednak jest obciążenie. Czyli jaka jest większa wartość zawodnika? Tego, który jest grubszy, w sensie, że jest bardziej waży, że jest jak kula armatnia, czy po prostu lepiej być szczuplejszym, ale mieć lepszą, prawda, sprint, takie przyspieszenie? Tak, w zależności od pozycji, bo tak jak mówiłem, ja gram na linii ofensywnej, tam, gdzie są praktycznie największe chłopy i najwięksi zawodnicy. Czyli tam ma być ściana. Tak ma być, tak ciasno, że żaden zawodnik nie powinien przejść. I każdy ma wtedy pilnować swoich tak zwanych dziur, czyli tak zwane gapy. Między jednym a drugim zawodnikiem jest tak jakby luka między nim a panem Wojtkiem. I co zadanie jest tak, żeby zablokować tutaj, żeby nie przyszedł zawodnik, tu z drugiej strony tak samo. Zamurować. I tak, tak jest, więc albo najlepiej też otwierać ścieżkę, bo to też trzeba, czasami są takie zagrywki, żeby zawodnik mógł przebiec między nami tutaj w środku, czyli tutaj stoi zawodnik linii defensywnej, ten nose tak zwany, i ja mam uderzyć go i przepchać go w tą stronę, żeby ten mógł przebiec środkiem, a mój guard, czyli lewy guard, prawy guard, ma w drugą stronę, czyli ma się otworzyć tam okienko i przebiegać. Czy gdyby porównać taktykę futbolu amerykańskiego do taktyki piłki nożnej, to gdzie całkiem jest, co innego. Nie, ale gdzie jest bardziej skomplikowana ta gra? No w futbolu. W futbolu, też mi się tak właśnie wydaje, że tutaj po pierwsze zasady są bardziej skomplikowane, po drugie każdy ma stricte przypisaną rolę, gdzie ta rola przy piłce nożnej jest taka bardziej płynna, a tutaj już jak gość ma rzucać, to ma rzucać, jak ma kopać, to ma kopać, jak ma blokować, to ma zablokować tak, jamę. Tak. Generalnie powinno wyglądać tak, że każdy zawodnik powinien się skupiać tylko na swoim zadaniu. Na swojej działce. Na swoim zadaniu. Ja w Tigersa, gdy grałem w pierwszym moim sezonie w ogóle z zaczęciu z futbolem, byłem tak zwanym też kickerem, czyli po gdy rozpoczęciu meczu, na przykład ja wykopywałem, żeby przeciwnik mógł przejąć piłkę i rozpocząć swoją akcję ofensywną. Tak samo mogłem kopać na podwyższeniu, czyli my zdobywamy przyłożenie, to mogłem też kopać między tą właśnie literę H. Moje początki było, aczkolwiek teraz tutaj w obecnej drużynie trener stawia na to, że każdy ma mieć podzielone swoją pozycję i swój plan gry. I tylko na tym ma się skupiać, nie może się skupiać na dwóch różnych. Jeszcze zadam takie jedno pytanie. Słuchaj, na pewno macie rzesze fanek, prawda? Macie cheerleaderki? Nie, cheerleaderek nie mamy. Ale chyba takie prawdziwe chłopy, no to na pewno dziewczyny tam. Ja największa moja fanka to jest moja żona, więc. A dobra. Dobra. Koniec. Dobra, nie było. Cały czas mnie wspiera. Nie, ale ja mam. Nie poddaje się. Ja mam właśnie co do tego tak jakby kontynuację. Czy w ogóle ktoś transmituje wasze mecze? Generalnie powinno zapewniać transmisję klub, w którym w danym miejscu się gra. Tak jak w Łodzi, ja powiem szczerze, że się nie spotkałem nigdzie, nawet w internecie, z transmisją futbolu amerykańskiego w Polsce. Są. Jak się wejdzie na Polska Futbol Liga, tam są na Facebooku, są tam pokazy, albo też są screamy, czyli skróty z meczy, tak jak teraz było na przykład z nas, ale normalnie też są transmitowane pełny mecz. No teraz co byliśmy w Łodzi, to tak z początku nie było do końca widać, kamerzysta nie operował tak by idealnie, ale wiadomo też jesteśmy w stanie zobaczyć, co popełnialiśmy błędy i można oglądać, więc ja zawsze udostępniam na swoim profilu na Facebooku, tak jak wczoraj udostępniłem, żeby oglądać mógł mecz. Tak samo można wejść na stronę Dragons Wieliczka, polubić naszą stronę, tam wszystko aktualności, więc na najbliższe mecze, najbliższy mecz mamy za 3 tygodnie w Rzeszowie. O Jezu, znowu trzeba jechać ku Polski. Nie, to jest blisko, w porównaniu do Gdańska, więc... No nie, no jasne. Jeszcze maju, do Rzeszowa dobra droga. W czerwcu albo w maju mamy chyba do Gdańska wyjazd, więc potem gościmy też u siebie Poznań na przykład, gościmy, mamy 3 mecze w czerwcu. To kiedy macie najbliższy mecz u siebie? U siebie, no nie pamiętam teraz, bo musiałem sprawdzić trenerze, ponieważ trenerz się pozmieniał, bo pandemię ogłosili. Trzeba zachęcić ludzi, niech przyjadą do tej Wieliczki, niech zobaczą, co tam się dzieje. No nie mam jak teraz sprawdzić. Dobra, jakoś damy sobie radę. Mówię, teraz skupiam się na powczorajszym meczu, żeby się zresetować na jutrzejszy trening, ponieważ będzie na pewno mordowny. Będzie wycisk po tym... Za karę. Nie za karę, to po prostu brakło nam agresji w tym...
pierwszej połowie, bo druga połowa całkiem inaczej wyglądała. Już byliśmy bardziej skupieni. Przeciwnicy no, nie mieli szans na zdobyciu tych yardów, bardzo dobrze blokowali i tego, więc jest to bardzo trudno się czasem gra, więc żebyś na przykład wystarczy, że coś na przykład nie wychodzi, widzisz, że na przykład twoja na przykład linia, koledzy z linii defensywnej nie mogą podołać zadaniu, to też człowieka to trochę inaczej jak i załamuje, jak i też motywuje. Więc. Znaczy fajne jest tutaj to, że praktycznie z tego, co nasz zawodnik mówi, to można zacząć w późnym wieku, nie? No tak. A jacy zawodnicy z jakich innych dyscyplin są preferowani u was? Nie ma. Po czym by się najlepiej człowiek sprawdził w futbolu? Pewnie po rugby, nie? No tak, no bo to jest zbliżone do tego, więc tam też jest tam bardziej można odczuć ból, ponieważ tam nie masz tych ochroniaczy na głowę, czy kasków i padów. No tak, bo oni mają tylko spodenki, koszulki i sru. Tak, ale niektórzy mają takie, jak w piłce nożnej też mają, na przykład Petr Czech miał bramkarz na głowie, ten ochroniarz na głowie. Ale on miał od tego, jak wywalił w słupek, nie? Tak, ale panowie tam w rugby też mają, no bo też jak się uderzą głową, to też jest zagrożenie wstrząs mózgu, więc też niektórzy zawodnicy mają, więc tego. No preferowani, no nie ma takich by stricte, bo mam kolegę, który trenował lekkoatletykę, był sprinterem, więc... To się wam na boisku przydaje, bo szybko biega. No tak, tylko że szybko biega, ale za to jest bardzo szczupły, więc no, nie ma masy. Nie ma przebicia tak jakby przez to, aczkolwiek... Gdy to inni robią tunel, jest... a on biegnie. Tak, tylko że no, nie zawsze to wychodzi, więc stara się to robić jak najlepiej, ale mówię, no... Jest to urozmaicona gra. Każdy może znaleźć coś dla siebie i co ma robić, bo niektórzy nie muszą biegać, czyli my na generalnie tam, gdzie najwięksi, to tak generalnie powinienem też biegać, ale czasem jest tak, że tak nas trzymają przeciwnicy, że no ani się nie ruszyć w prawo, ani nie ruszyć w lewo, więc... Błażej, na pewno musisz nam donieść, kiedy macie mecz. Na pewno w tym Wieliczce. Tak fanklub Myślenice wpadnie. Wtedy na pewno zaznaczymy gdzieś na stronie KMI. Nie no, fanklub Myślenice zakładamy. Tak. No, mamy mecze na arenie. Możemy ci nawet nagrać cały ten mecz. Gdzie? Małopolska Arena Lekkoatletyczna w Wieliczce. Nowa inwestycja w Wieliczce, która jest to zrobiona. I tam rozgrywacie swoje mecze. Tak, tak. I malujecie te boisko tak, tak jest, kreski? Tak, normalnie muszą być malowane. Fajne to jest, trzeba tam jechać. Wybierzemy się kiedyś. Wybierzemy się. Robimy relacje z meczu. Tak, zapraszam bardzo. To będzie najbardziej dziwna relacja na żywo. Nie ma problemu, zapraszam. Super. Powiem szczerze, że zainteresowało mnie. Nie przypuszczałem, że można tak, no tyle... Znaczy nie, ja nie przypuszczałem, że ten sport jest na tyle skomplikowany. No właśnie, ja myślałem, że on jest prosty, nie? Bo jak się ogląda, to gość tam rzuca kopię, leci do przodu jeden z drugim, fruwa w powietrzu, coś tego jest po sprawie, nie? A się okazuje, że tu reguły są bardziej skomplikowane, niż się to wszystko wydaje. No, zaskoczyłeś mnie tym właśnie. W Stanach nawet na jeden mecz jest około ponad chyba 60 zagrywek można z meczu. Trener ma do dyspozycji do wykonania nawet. A my na przykład w obecnej sytuacji mamy może 6, 8 dajemy zagrywek, które musimy się nauczyć zapamiętać to, co mamy grać. To w porównaniu do nich to naprawdę jest przepaść. Czy powinien wasz sponsor jako główną nagrodę wysłać was na takie rozgrywki kiedyś do Stanów, przynajmniej na jeden mecz? Generalnie w tamtym roku mieliśmy mieć wylot do Islandii. Islandczycy to jest jakby jedyny kraj, jedyny zespół na świecie, który nie gra w żadnej lidze na świecie, ale jest na poziomie NFL-a w Stanach. Tam no są proszę. Potężne. Tak, jest? No są potężne, no bo oni są. Tam są sami rywale. Są bardzo gościnni, zapraszają drużyny, oni się sprawdzają, oni się trenują, oni tak samo tego i goszczą różne kluby. No i mieliśmy taką mieć sparring z nimi. I faktycznie jest to taki top światowy? No tak, no bo generalnie kluby ze Stanów do nich przyjeżdżają na też sparingi, czy na przykład kampy, obozy, bo to się nazywa obóz, i oni normalnie trenują jak równy z równym. To są, jak widziałem zdjęcia z nich, to tam są takie panowie, że normalnie no bo tam... to było tak, że w piątek wylot, w sobotę trening wspólny, mecz, czyli tak zwany łomot, niedziela rekonwalescencja, poniedziałek zwiedzenie Islandii i wrócenie do nie Polski. Nawet kiedy piwa się napić. Tam się każdy musi kąpać później w wulkanie. No tak. Dobra. Myślę... Niestety został przełożony, bo w dniu wylotu ogłosili wtedy światową pandemię, zakaz lotów. Aczkolwiek jest to nie jest to powiedziane, że nie polecimy, ponieważ jest voucher do wykorzystania. Czyli sprawa jest rozwojowa. Jest w toku. Ja wam przede wszystkim życzę, żebyście wylądowali w tej
lidze NFL, a nie w jakiejś tutaj, powiedzmy... Na razie skupmy się, żebyśmy wylogowali na razie w playoffach i tak dalej. Więc... Nie no, to przy naszym dopingu będzie więcej niż pewne, więc to jest zagwarantowane. Zapraszam z chęcią, więc im więcej zawodników... My zachęcamy, żeby się przyjrzeć temu raz, że zespołowi, bo do Wieliczki to jednak rzut beretem, dwa... No spróbować swoich sił, nie? Bo to jak się nie spróbuje, to się nie wie, co się traci. No tak, nie ma, przede wszystkim nie ma co się poddawać po pierwszym, drugim treningu, że ty tego się nie rozumie, bo to wiadomo, nikt normalny, który nie ma z tym na co dzień, tak w Stanach, czyli urodzisz się z tym i wiadomo, ci wpają to całe życie. Masz w genach to. Masz to w genach i masz to umieć. To nie jest tak. Wielu przychodziło, widziało po pierwszym, drugim, no bo nie rozumieli kompletnie, jasne, co mamy grać, co gramy, co robimy, jakie komendy nas trener mówi, czy ten, więc nie ma co się zrażać. Trzeba dojść do pierwszego treningu, gdy się ubiera kask i to. I wtedy się świat całkiem zmienia. Jest inna bajka, inna rzeczywistość. Człowiek ma tą adrenalinę w sobie, chęć. Ja jadąc na trening, nie jadę odpocząć. Odpocząć tylko umysłowo, ale siłowo wcale nie, bo jestem faktycznie po dobrym treningu, jestem tak wymordowany, że przyjeżdżam do domu i marzę tylko wziąć i się położyć. Ale taką radość to mi to sprawia, więc myślę, że będę trenował. To jest chyba najważniejsze w sporcie, żeby... Prawdziwy pasjonat. Ale nie, to jest najważniejsze, żeby to sprawiało radość. Tak. Dopóki to sprawia radość, to ma to sens. Tak, dopóki kontuzja mnie jakaś nie wykluczy i będę miał siłę i przede wszystkim czas i chęć grania, będę grał jak najdalej, więc... Mamy bardzo dobrą atmosferę, bardzo są koledzy, jesteśmy bardzo zżyci ze sobą, atmosfera bardzo fajna jest w klubie, więc każdy siebie też wspiera, więc to jest najważniejsze. Nie zawsze liczy się wygrana, oczywiście, liczą się emocje i też doświadczenie, bo im więcej człowiek jest doświadczony. Nie mieliśmy okazji teraz przed tym sezonem mieć sparingu, no bo wiadomo, nasze państwo i cały świat tak wygląda, jak wygląda, więc... Wszystko się to odkładało, więc niestety tak wygląda. Miejmy nadzieję, że przyszły nas mecz będzie całkiem inaczej, że zdobędziemy punkty. Tego jestem dobrej myśli. Tego życzymy. Naszym gościem dzisiaj był pan Błażej Głąb. Mam nadzieję, że mnie państwo zapamiętacie. Jak najmniej kontuzji. Nie. Trzeba dodać, najlepszy zawodnik w Myślenicach. Tak. Najlepszy zawodnik w Myślenicach w futbolu amerykańskim. Drodzy państwo, przyjrzyjcie się. To jest on. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy i wpraszamy się na mecz. Dziękuję, zapraszam. Mam nadzieję, że mnie państwo zapamiętacie. Dziękujemy. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.